Dzień dobry. Witam Was po dłuższej przerwie. Tak jak obiecałam w ostatnim odcinku, dzisiaj zajmiemy się rozwiązywaniem przykładowych testów maturalnych. Jak widzicie na załączonym tutaj obrazku, mam do dyspozycji monitor telewizora, a na nim teksty, które zostały opracowane przez Romana Ingardena, fragment Człowiek i jego rzeczywistość, oraz tekst drugi, fragment Pamięć i tożsamość autorstwa Jana Pawła II. Obydwa te teksty są krótkie i zajmiemy się dzisiaj pytaniami do nich oraz tym, jak je, te pytania oczywiście rozsądnie rozwiązać, jak zdobyć punkty. To jest oczywiście nową w stosunku do starej matury. Stara matura z lat ubiegłych zawierała dosyć obszerny tekst, który miał zasadniczo jakieś kilkanaście pytań, natomiast obecnie mają Państwo do dyspozycji krótsze teksty, jest do nich kilka pytań. 6, 7, 8. Nie więcej. A zatem przejdźmy do tych tekstów. Żeby było Wam łatwiej, za moment zobaczycie w moim filmie przez dłuższy czas wyświetlone oba te teksty, tak żebyście mogli je sobie na spokojnie przeczytać. A potem będziemy rozwiązywać zadania. Gotowi? No, to możemy zaczynać. Pierwsze pytanie dotyczy tekstu Romana Ingardena i tak je sformułowano. Sformułuj trzy pytania, na które w kolejnych akapitach odpowiada autor tekstu pierwszego. Każde pytanie musi odnosić się do całego akapitu. Proszę Państwa, w tym momencie najrozsądniej będzie spojrzeć jeszcze raz do tego tekstu. Popatrzmy. Są wydzielone akapity. Pierwszy, drugi, trzeci. O tym, że akapity są kolejne, o ich kolejności świadczy oczywiście pojawienie się charakterystycznego wcięcia w tekście. I popatrzmy na akapit pierwszy, który jest stosunkowo krótki. Człowiek tym się odróżnia od zwierząt, że nie tylko opanowuje przyrodę w granicach bez porównania szerszych, ale nadto, że wytwarza sobie pewną zupełnie nową rzeczywistość zwaną kulturą. Raz wytworzona, stanowi ona potem znamienny składnik otaczającego go świata. No myślę, proszę Państwa, że pytanie do tego akapitu akurat nie powinno być żadną trudnością, albowiem brzmi ono, czym różni się człowiek od zwierząt. Teraz przejdźmy do akapitu drugiego, który rozpoczyna się zdaniem. Człowiek uprawia ziemię i hoduje rośliny, stawia domy, buduje drogi. Robią to jednak na swój sposób i w swoich wymiarach także niektóre przynajmniej zwierzęta, bobry, mrówki, termity. I tak dalej, prawda? Ale popatrzmy na to zdanie. Ale człowiek stwarza nadto tego rodzaju przedmioty jak dzieła sztuki, teorie naukowe, języki. Zaczynające się od tego tutaj spójnika. Jakbyśmy sformułowali pytanie do tego akapitu? Które działania są wspólne dla człowieka i zwierząt, a które człowieka wyróżniają. I akapit trzeci, najdłuższy, rozpoczynający się od zdania. Nie tylko jednak dzieła nasze są naszymi potomkami, ale i w pewnej mierze i my stajemy się jakby potomkami naszych dzieł i raz je stworzywszy i obcując z nimi, już nie umiemy tak żyć i być takimi, jacy byliśmy, gdy ich jeszcze nie było. Bo zmieniamy się cieleśnie i duchowo pod wpływem wytworzonego przez nas świata naszych dzieł. I tak dalej, i tak dalej. A zatem pytanie może być bardzo krótkie. Jak człowiek zmienia się pod wpływem kultury?
I teraz istotna uwaga, proszę Państwa. Oczywiście w różnego rodzaju arkuszach testowych, w różnego rodzaju ćwiczeniach, które się będą pojawiać, które już się pojawiają, są zawsze sugerowane odpowiedzi. Proszę jednak pamiętać, że Wasza odpowiedź nie musi być tożsama słowo w słowo sugerowaną. Ona ma być synonimiczna. Co sprawdza takie zadanie, zapytacie? Sprawdza umiejętności ćwiczone już na poziomie gimnazjum, czyli formułowanie pytań do tekstu. Przejdźmy do zadania drugiego, które jest już bardzo proste, jak widzicie, które z podanych w tabeli sądów są zgodne z twierdzeniami autora wyrażonymi w tekście pierwszym, a które nie. Wstawiamy X tam, gdzie uważamy, że należy postawić odpowiedź. Czy stwierdzenie, że dzieła Beethovena i Chopina to wspaniałe wytwory ludzkiej myśli są zgodne? No oczywiście, jak najbardziej w ostatnim akapicie Roman Ingarden zachwyca się tymi dziełami. Obcując z dziełami kultury, człowiek zawsze staje się lepszy. Tak, to też prawda, to też zdanie Romana Ingardena, czyli tutaj i tutaj stawiamy znak X. Człowiek jest wyjątkiem w świecie przyrody, ponieważ jako jedyna istota potrafi przekształcać otoczenie, w którym żyje. No i tutaj niestety to jest niezgodne. Bo przekształcanie otoczenia, proszę Państwa, to też budowanie tam przez bobry, a zatem nie jest to do końca zgodne z myślą autora. Wskutek poznawania dzieł sztuki człowiek kształtuje swój gust artystyczny. No tak, z pewnością. Jest to zgodne. Chciałabym tylko zwrócić jeszcze uwagę na słówko wskutek. Proszę się mu przyjrzeć. Być może w Waszych lekturach pojawia się rzadko, abyście spojrzeli i zobaczyli, że pisze się to słówko razem. Wszystko razem. Przejdźmy do zadania trzeciego. Zadanie trzecie może sprawiać trochę problemów, ponieważ będziemy musieli dalej troszeczkę się w tym tekście poruszać bardzo tak krokami, bardzo takimi uważnymi. Znajdź w akapicie trzecim, oczywiście tekstu pierwszego, i wpisz do tabeli po jednym spójniku pełniącym w tekście pierwszym wskazaną funkcję. Podaj przykłady zdań złożonych, w których wystąpiły takie spójniki. Proszę Państwa, tu znowu odwołujemy się do wiedzy z gimnazjum. A zatem funkcja, o którą nas pytają, wprowadzenie zdania podrzędnego, które określa warunek. Pamiętamy zdanie złożone z podrzędnym warunku. Pod jakim warunkiem, co się musi stać, prawda, mimo czego. A zatem patrzymy do trzeciego akapitu, w tym tekście, tego dużego, i szukamy zdania, które by było takim właśnie zdaniem. Nie tylko jednak dzieła nasze są naszymi potomkami i tak dalej, sami stajemy się potomkami naszych dzieł, bo zmieniamy się cieleśnie i duchowo i tak dalej, nie chcemy już słuchać Katarynki. I jeżeli dzieła nasze są wysoko wartościowe, dobre, piękne, duchowo bogate, szlachetne i mądre, my sami przez nie dobrzejemy. Proszę Państwa, my sami przez nie dobrzejemy. Czyli pod jakim warunkiem, jaki warunek musiał tutaj zajść, żebyśmy wydobrzeli? Znajomość wysokogatunkowych dzieł. Spójnik, który tutaj wprowadza? Jeżeli